18 października w Domu Kultury w Ornecie odbyły się 10. jubileuszowe prezentacje twórczości własnej osób niepełnosprawnych Niki Foriada pod hasłem Wspomnień Czar. Organizatorem tej wspaniałej imprezy od samego początku jest Środowiskowy Dom Samopomocy Sielanka w Henrykowie przy Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej. 10 lat bardzo szybko minęło, ale jestem bardzo zadowolony, że takie właśnie przedsięwzięcie jest w naszym Środowiskowym Domu Samopomocy, że możemy gościć inne domy samopomocy, by razem w sposób teatralny przybywać i cieszyć się sztuką, którą każdy może przedstawić. 10 lat temu inicjatorem takiego spotkania, takich koncertów był ówczesny dyrektor Caritas ksiądz Artur Masłej, ale oczywiście jest to bardzo fajna idea i dlatego staramy się ją przedłużać, kontynuować i oczywiście robić to, by spotykać się i oceniać pracę wszystkich domów samopomocy, by również w pewien sposób dać im podziękowanie, że chcą być razem z nami, że razem możemy pokazywać tą twórczość osób niepełnosprawnych, by uwrażliwić innych ludzi na naszą twórczość, twórczość wszystkich tych domów, by właśnie pokazywać, że jesteśmy jedną wielką rodziną, że sztuka nas łączy i byśmy mogli przekazać światu te dobre informacje, te dobre rzeczy, które płyną z naszego serca. Jubileuszową imprezę uświetnił swoim występem znany w całym kraju zespół Enej z Olsztyna. Słowa uznania dla twórczości osób niepełnosprawnych wyraził Piotr Cieśliński, poseł na Sejm RP, Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz burmistrz Ornety Ireneusz Popiel. To, co robi Środowiskowy Dom Samopomocy w Henrykowie wraz z warsztatami terapii zajęciowej w Henrykowie, to coś wielkiego. Ludzie niepełnosprawni, którzy do tej pory siedzieli w domach i nie mieli możliwości spotkania ze sobą, nie mieli możliwości pokazania swojego talentu, dzięki takiej imprezie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pokazywać, że także są ci ludzie potrzebni dla naszej gminy, ale także przede wszystkim pokazywania, że niepełnosprawność wcale nie oznacza tego, że ktoś jest zamknięty w klatce, ale przede wszystkim może być równoprawnym obywatelem, mieszkańcem i czuć się potrzebnym, tak jak ludzie pełnosprawni. Dla nas, gminy Orneta, jest to ważne przedsięwzięcie. Pamiętam pierwszą Niki Foriadę, na której byłem, w której uczestniczyłem i od razu wiedzieliśmy, że ta inicjatywa będzie inicjatywą, która będzie kontynuowana i dzisiaj już 10 lat mija od tego momentu, kiedy Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął tę wspaniałą imprezę. Od tych 10 lat gmina Orneta współfinansuje to przedsięwzięcie. Dyrektor Caritas ksiądz Jan Hałuszka odczytał list wojewody warmińsko-mazurskiego skierowany do organizatorów i uczestników spotkania. Tegoroczne konkurencje, w których rywalizowały Środowiskowe Domy Samopomocy, to Teatr Wspomnień Czar oraz Kartka z życzeniami. Zmagania podopiecznych oceniało jury w składzie Elżbieta Suchodolska, Justyna Podleś, Agnieszka Lewandowska, Katarzyna Krasińska, Jolanta Dziuba i Iwona Szczonchor. Jubileuszowa Niki Foriada gościła około 210 uczestników z 17 środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z Lidzbarka Warmińskiego, Środowiskowe Domy Samopomocy z Górowa i Ławeckiego, Piotra Szewa, Ukty, Malborka, Szczepkowa Borowego, Jedwabna, Marcinkowa, Przezmarka, Prejłowa, Bartoszyc, Kwietniewa, Elbląga, Fromborka i Iławy. Pierwsze miejsce w kategorii Wspomnień Czar zajął Środowiskowy Dom Samopomocy z Bartoszyc. Drugie miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy z Prejłowa. Trzecie miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy z Ukty. Wyróżnienie otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy z Jedwabna. Pierwsze miejsce w kategorii Kartka z życzeniami zajął Środowiskowy Dom Samopomocy z Jedwabna. Drugie miejsce Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z Lidzbarka Warmińskiego. Trzecie miejsce Środowiskowy Dom Samopomocy z Marcinkowa. Wyróżnienie otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy z Iławy. No w tym roku konkurs teatralny był Czar Wspomnień, był dosyć na wysokim poziomie. Każdy mógł sobie znaleźć dla siebie każdą jedną radość, każde wrażenia artystyczne indywidualnie. Myślę, że co roku ten poziom jest zawyżany,
I bardzo dobrze, bo pokazuje nam naprawdę świetną grę ludzi, którzy potrafią przekazać całym ciałem, całą mimiką, rytmiką, głosem, słowem i muzyką, przekazać nam uniwersalne wartości. Organizację imprezy wspierali wolontariusze z placówki opiekuńczo-wychowawczej Mój Dom i Zespołu Szkół Zawodowych w Ornecie. Patronat nad Nikiforiadą objął wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, starosta powiatu lidzbarskiego Jan Harchaj oraz burmistrz Ornety Ireneusz Popiel. Uroczystość współfinansowana była ze środków zarządu powiatu lidzbarskiego oraz ze środków Urzędu Miejskiego w Ornecie. A jak sami uczestnicy oceniają imprezę? Jesteśmy z Marcinkowa, przyjeżdżamy tu co rok, jest super, co roku jest fajnie, fajna zabawa, bawimy się świetnie i tak dalej. Mi się to bardzo podoba, występy, ten podopiecznych, z odrych domów i różnych, i fajnie jest, to można posłuchać i występy fajnie są. Świetnie się wszyscy bawimy. Fajnie, bardzo fajnie. A co się podobało? Ogólnie wszystkie występy, wszystkie wiersze, ogólnie scena, atmosfera, ludzie. Fantastyczna zabawa, a szczególnie nasz występ, będę nieskromny, pod tytułem Chirurdzy. Ładne wszystkie występy, ten ostatni ładny był bardzo, występ też podobał mi się. Bardzo było ładnie, podobało mi się, wesoło, fantastycznie. Bardzo mi się podobało. Bardzo cudowna widownia. Podoba się fajnie. Może być. Świetnie. Bardzo się podobało, jest super. Byle więcej takich imprez było. Bardzo fajna impreza. Fajnie było, ciacho było, piwo nie było, ale woda była. Fajna atmosfera. Jest wspaniale. No uważam, że bardzo kreatywni uczestnicy i bardzo wspaniałe występy. Bardzo fajna impreza, bardzo udana, super występy. No i bardzo nam się ogólnie wrażenia podobały. Wspaniała impreza, tak tylko trzymać rok w rok, żeby nie zaginęła. Witam, nazywam się Bartosz Abramski, jestem terapeutą w środowiskowym domu samopomocy w Jedwabnie. Jako terapeuta jestem tutaj trzeci raz na Nikiforiadzie. Bardzo fajna impreza, fajna inicjatywa i życzę kolejnych 10 lat i jeszcze więcej. I dziękujemy za zaproszenie. Przede wszystkim chciałabym podziękować za kolejne zaproszenie, już za te 10 lat. Tak naprawdę szybko minęły. Za każdym razem jest to wspaniałe przeżycie, dużo zainteresowania ze strony naszych uczestników. Sam pomysł, który Państwo stworzyliście, daje i dla nas też mobilizację do dalszej pracy, ale uczestnicy bardzo lubią te przygotowania, ponieważ no, przemyślenia są zawsze takie bogate, zawsze mile wspominają pobyt tutaj na kolejnych ich foriadach. Chętnie przyjeżdżają, jest ten temat taki głębszy, taki do przemyślenia, do refleksji, za co bardzo dziękujemy. Na pewno jest to też wielki ukłon w stronę organizatorów za to, że jest taki pomysł, który zrzesza niepełnosprawnych, dając szansę na dalszy rozwój, na przełamywanie barier. Jak przed chwilą widzieliśmy, bo już w tej części występów, naprawdę nie jeden aktor sprawny by się nie powstydził takich występów. Jest to wielka mobilizacja, wielkie podnoszenie wartości dla naszych podopiecznych. Tak jak mówię, przede wszystkim jest to takie podnoszenie wartości i chęci do dalszej realizacji, pokazywanie, że niepełnosprawność nie wyklucza nas z życia społecznego, a daje szanse, kolejne szanse, jak patrzą inni koledzy z takim zachwytem, jak to jest zorganizowane, a przy tym jeszcze takiej dużo takiej organizacyjnej sprawności, że wszyscy czują się tacy zaopiekowani, jest naprawdę bardzo przyjemna atmosfera, że chce się za każdym razem, już chce się przyjechać następnym razem. Także to na pewno wpływa na to, że my się mobilizujemy i mobilizują się nasi uczestnicy, a to jest najważniejsze. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom Nikiforiady, placówkom i gościom, którzy tworzą wspaniały, niezapomniany klimat tego spotkania, a także władzom za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia, które doczekało się jubileuszu dziesięciolecia.